Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompanii. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek City Skylines. Wiem, dwa podrząd poleciały, ale kurczę, tak się dobrze gra, <grydy> że postanowiłem tak e, zrobić. Słuchajcie, e, nie uwierzycie, co się tutaj wydarzyło. Po pierwsze, dostawiliśmy, znaczy dostawiłem e, strefę małego. Jak to się Kuźwa nazywa? E, małe zagęszczenie, o. Tutaj, tutaj, oczywiście, co po niektórzy narzekają na wysoki czynsz, ale mam to głęboko w poważaniu. E, handlowcy narzekają na, co po niektórzy na małą ilość klientów dodatkowo zadbałem o e, komunikację, więc stoją słuchajcie, tutaj dwa takie maszty e, radiostacji, jeden tutaj, drugi, drugi o tam. Coś mi się z teksturami dzieje? Trzeba będzie to sprawdzić. O, widzicie tutaj po tych budynkach? Trzeba będzie to sprawdzić. Eee, pewnie odległość rysowania trzeba będzie zmienić. No i słuchajcie. Yy, zaczął się. No, no, dobrobyt można powiedzieć, no wysokie podatki. Gdyby chcieć to uregulować, bo tutaj przed chwilą jeszcze zarabia. O, widzicie. Raz zarabiam, raz nie zarabiam. Nie są to zbyt duże kwoty, więc yy, nie, nie można powiedzieć o tym, żeby, żeby te zarobki były stabilne, jak widać na załączonym obrazku. No ale coś się dzieje. No i teraz yy, mamy status gwarnego miasteczka, więc nie jest źle. I mogę sobie wykupić kafelki no to zróbmy, uczyńmy to. Bo tego kafelka mi brakowało, tak? Yy, tak bym to zrobił. O, czemu nie? Na razie, na razie ten jeden zostawię te 8, yy, bo no bo wiadomo. No i zróbmy to, co yy, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli, czyli tutaj sobie to. Wyrównam nacisk pędzla, to miało być na 100 chyba, nie? Synu, nie pyskuj. O, tak tutaj zrobimy. Tu niech będzie taki klif, załóżmy. Coś, coś w tym stylu. Tutaj to bym ładnie wyrównał. Niech to jakoś wygląda. Tam widzę, że biurowce się troszeczkę machnęły. To dobrze. Coś, coś tam się dzieje w tym temacie. I to mnie bardzo cieszy. No, tutaj zrobimy to tak. Oczywiście to będzie za chwilę wygładzone, tylko ja chciałbym najpierw drogę poprowadzić, bo wiadomo. To jest kluczowe, po to po to, to robię. No i, no i elegancko, dobrze. No, Kamieniołom jakoś tam sobie radzi. Eee, w porządku, teraz tak, drogi. To była ta droga. Jak na razie przy niej pozostaniemy, a no właśnie, bo my tutaj czekajcie, bo my tutaj jeszcze mieliśmy ich podłączyć. No dobra, to zróbmy to. Tutaj sobie ogarnę ten teren względem tej drogi, czyli chciałbym ją w ten sposób mieć. O, i teraz to wygładzę. po to, żeby ją gładko można było spuścić na dół. I czy mnie się to uda? Powinno. Dobra, elegancko. Natomiast tutaj można byłoby to podłączyć, ale czy tą drogą się opłaca? Yy, zobaczymy. Później będziemy się nad tym zastanawiali. Jak na razie wyprowadzę yy, drogę tam dalej. Yy, czekajcie, bo tutaj coś mi tutaj. Się zaznaczyło w porządku. I w takim razie, skoro, skoro tak to wygląda, to ja może bym tutaj ten teren też przygotował. Uh. E, nie tak, żebym ten teren też tutaj przygotował w podobny sposób i, i wygładził, to gładko ta droga powinna mi tutaj dołączyć. Nawet dobrze, bo będą mieli blisko. Słuchajcie, do, do szerszej drogi. Ej, był. By, o, właśnie. Ach, no, nie wiem, czy to jest dobre połączenie, ale okej, okay, niech i tak będzie. Teraz tak. Tutaj mieliśmy właśnie tę dróżkę. Z tym, że dokąd ona by mi. Dokąd ona by mi sięgała. Tu, to musimy zostawić trochę tego terenu i teraz go ładnie tutaj wyprofilować, wygładzić, tak żeby nam ta droga gładko zeszła. Ok, i jeżeli pociągnę to pod kątem 90 stopni, to dokąd ty sięgniesz? No i dobrze. I, i ta, mnie to pasuje. Nie wiem jak wam. Ale mnie to pasuje. No i, i tę drogę można byłoby przedłużyć w takim wypadku, nie? Yy... 600. Dobra, ja bym tutaj jeszcze poprowadził słuchajcie, od nogę. Do tej drogi. Czy tutaj by... Hmm. No dobra, niech, bę niech będzie, chociaż zaraz. Jeszcze tak się zastanawiam, jakby było najbardziej sensownie, ale niech będzie w ten sposób. No dobrze, i w takim... O ja cię grałem, co jak tutaj... Co to jest? Dobra, da się to wygładzić? No nie, dupa, nie da się. Ale jeśli bym, załóżmy, tutaj, o, tak zrobił... Nie, no, nie chcę tego tak zostawiać. I teraz wygładził. A to dalej się będzie w ten sposób ogarniało. Hmm. No dobra. Nie można mieć w życiu wszystkiego. <ścoughs> Dziwnie to wygląda. Ale być może później tę strefę po prostu przebuduje. E, mamy jesień. Zobaczcie. Zwróćcie uwagę na, na, na drzewa, jak fajnie pożółkły. Więc to, to mi się bardzo podoba. Co by tam jeszcze ogarnąć? Zobaczmy, co tam jeszcze z przemysłu. Bo generalnie. Tutaj na, na, na coś jest deficyt. I no, no jednak drzewa, nie. Zboże. Wy mówiliście, że zwierzęta to mogą być poza pozażnymi terenami i sobie spokojnie poradzą, tak? Natomiast zboże to już tak nie za bardzo. Czyli tak, deficyt zboża. Drewna, e, warzyw. Do te, a to jest co? E, kurczę, ruda metalu. o. Do tego i węgla najwięcej. No tak, bo raczej my węgiel sprowadzamy do tej elektrowni, e, do małej elektrowni węglowej. Nie? E, zatem, czy ja gdzieś mam pokłady tego węgla? E, trzeba zobaczyć. E, przemysł. Węgiel. Czy to. że niby to? Kurczę. Czy jakiś wskaźnik tu będzie? Pewnie tak, tylko że ja ślepy. Mm, surowce naturalna. No dobrze. I w takim wypadku ja chcę. Aha, złoża rudy, to to będzie to, tak? Złoża rudy znajdują się pod ziemią i są nieodnawialne. Okej. Okay. Rudę pozyskuje się za pomocą specjalistycznego sprzętu wydobywczego. Rozumiem. Takie rzeczy. No, okej. Okay. Dostępne, 456 ton. To nie za dużo, nie, nie opłaca mi się w to wchodzić. Ale w drewno moglibyśmy. No to teraz pytanie brzmi. Na ile mnie się to opłaci? Bo teraz generalnie rzecz ujmując to mamy tak. Tutaj mamy te lasy. Wymówiliście, że tylko na zielonych przekracza limit miasta. No ja, ja wiem, że tylko na zielonych, tak. 4,4 tony na miesiąc. Tutaj w, te, w tej lokalizacji. Hmm. Co te lasy, co te drzewa akurat sobie mają takiego? Że, że one są inne niż to, to obok tutaj. Ciekawa sprawa, nie? No nic, dobrze. Yy, to się będę później nad tym głowił i zastanawiał. Jak na razie, co my tutaj dalej potrzebujemy? Przemysł w dalszym ciągu. Aż tutaj to się coraz bardziej zanieczyszcza to wszystko. Yy, czyli tak, przemysł, komercja. Yy, większe troszeczkę zapotrzebowanie na mieszkania o średnim zagęszczeniu, no i masakrycznie duże na, ma, o, na mieszkania o małym zagęszczeniu. Z tym, że nie chcę naćkać tutaj nie wiadomo ile tych, tych, tych stref tego typu, bo no to już mi się przestaje podobać, no. I znowu będę musiał Pabellandię przebudu, przebudowywać. O, tak miało być. No to takie jakieś krzywe mi wyszło. <laughs> Ale trudno. No nic, trzeba pomyśleć, jak by to zrobić, żeby było dobrze. No, no jak oni chcą, to ja im tutaj machnę jeszcze taką strefę. Yy... No dobra, jeżeli ja bym zrobił, załóżmy, jakbym mógł to zrobić. Stąd gdzieś puścić tę szeroką drogę pod kątem prostym. Aj! Aha, bo to by się chciał. Dobra. Miała być droga pod kątem prostym. O! No dobra, niech sięga dotąd. Jak na razie. I teraz. Byśmy wypuścili tu, załóżmy. Hmm. Ale wiecie co? Jakby to zrobić inaczej? Nie chcę przy samych tych drogach szerokich, bo to później będzie skutkowało tym, że oni będą mi na, na hałas narzekać.

Eee, czy to rzeczywiście mi wyszło 12? 2, 4, 6, 8. Aj, kłuźwa. Tak, zrobimy. Dobra, i jak tutaj puszczę droga, to ile wyszło? <laughs> A, żartujcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dobra, i jedna kratka przerwy by mogła być wtedy. No, czemu nie? Można w ten sposób zadziałać. Dobra, zrobimy tym razem w miarę w miarę fajnie. Tak myślę, że bardzo bym chciał, ale różnie bywa. To puścimy. Dotąd. OK. I w takim wypadeczku, ja bym im to zafundował, może tak. Tutaj podłączymy się pod kątem 45 stopni, przynajmniej względem tego skrzyżowania. A tutaj, czy ja ich mam łączyć? Nie, chyba nie. Podłączymy gdzie indziej. No, i teraz tak, ja bym na chwilę zapauzował tę grę, ponieważ ja bym chciał sobie to rozplanować. I to byśmy mieli, jakbyśmy mogli to zrobić: 3. Bo tutaj będzie 6. Tu podobnie jeden przerwy. O, coś takiego bym im tu zafundował. Nie wiem, co państwo na to. Czy to jest opłacalne, czy to jest nieopłacalne, ale niech i tak będzie. Niech to będzie taka, można powiedzieć, prestiżowa dzielnica o małym zagęszczeniu. Może być przecież. Tylko ja nie wiem, czy. Wiecie co? Hmm. Dwa czy trzy? Kurde, teraz nie wiem. Ale wydaje mi się, że, że na dwie kratki oni się tutaj budowali. Za, zaraz to możemy to sprawdzić. Yy, gdzie ja mam tę strefę pierwszą? Aha, to... No to na dwie kratki wychodzi. No dobra. No to kontynuujemy. To tak zrobimy. Dobrze, że tu jest ta przerwa, to można pociągnąć. No Ciekawy jestem, czy taki układ będzie im odpowiadał. Z tym, że to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wiesz, co? Nie, inaczej zrobimy. 2, 4, 6, 8, 10, i tutaj bym puścił drogę. Coś w tym stylu. I teraz kontynuowałbym dalej. Yy, tutaj. Nie? Tak byśmy to im ogarnęli. Dobra, tu już można. Tak. Ja mam cichą nadzieję, że im to na jakiś czas wystarczy, bo są strasznie upierliwi. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok, to trzeba trochę przedłużyć. Dobra. Siedem było, tak, dwa, cztery, sześć, siedem. Yy, osiem, dziewięć. I dziesięć. I tu bym puścił drogę znowu, natomiast to bym usunął. O, i przedłużyłbym może tę szeroką. Szeroka droga dotąd. I w takim wypadku można im to podłączyć również tutaj. I tutaj też. O. I coś takiego by mieli, nie? I mogą się włączyć do ruchu, zarówno tu, jak i tu, jak i tu. Teraz tak, to bym zostawił na strefę komercyjną. Natomiast tutaj dalej również można byłoby im powiedzmy zafundować takie właśnie coś. Czyli tak, tutaj mamy. Tutaj mamy 6. Ok. Na ile ja to budowa? Czekajcie, oj, chyba walnąłem mikrofon, także sorry. Rzadko się zdarza, ale jednak. Na ile to jest? 120. Okej. Okay. 120. To tyle samo trzeba tutaj machnąć. O, ale to jest. Zobaczcie, ta przerwa, ona jest, ale taka trochę nie, taka nieznaczna, nie? Taka dziwna. Dziwnie wyszło. Zobaczmy. Dam tę drogę na razie tak. A nie, dobrze jest. 2, 4, 6. Ok. A, mi się coś pokiełbasiło, ale bywa. To podłączymy tutaj. Tutaj również. O. I zrobimy podobnie. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Czyli tak, odtąd 6, tutaj podobnie, i powinniśmy zmieścić 10 domków. To będzie 3, 4, znaczy domków, 5, 6, wiadomo o co chodzi: 7, 8, 9. E, e, e. I tutaj będzie 10. O. Czyli w sumie to 20 ląbków, tak? No ale 10 na stronę. No i to samo tu. Czyli e, to będzie 6. AP, jak się kurczę, Dziwnie to rozkłada. No mogłem najpierw wytyczyć siatkę, a potem tak przeciągnąć przez cały pasek, ale ten. Ach. Ja sam jeszcze nie wiem. Jak to będzie wyglądało i, i czy ja nie będę potrzebował tam jakichś, nie no, na pewno będę potrzebował jakichś e, tych usług dla nich, bo przecież zaraz będą biadolić, tak? że nie ma służby medycznej, że nie ma e, tego, tamtego, sramtego e, i takie tam. E, czy ja bym zmieścił tutaj jeszcze jedną tego typu... E, jeszcze jeden tego typu sektor. Zobaczmy. Tak, no jak najbardziej. 120. No to pewnie. Czemu, czemu nie? Pilnować tylko kątów trzeba, bo... No i tutaj to już jest takie, jak widzicie... Yy... No nie jest to nie jest to płaskie. Co, co też oczywiście ma swój urok, tak? Bo wiadomo. Nie jest ten teren taki monotonny. Dobra, to będzie. 6 dobrze. Tutaj tak zrobimy. No, myślę, że taka luksusowa dzielnica. No. Tak, tylko że taka luksusowa, że oni później będą klepać biedę tutaj. <ścoughs> Zobaczymy jak. Jak to wyjdzie. Dobra, tutaj sobie tak ogarnę. Tutaj sobie tak ogarnę. I jeszcze tu. O. Bardzo dobrze. I to samo tutaj. No dzisiaj to. Takie wytyczanie strefy. Ale za, za chwilę zobaczymy, jak ten pasek kurczę zielony pójdzie w dół. Bo już tutaj wszystko y, mają za, znaczy zapewnione. No, mają miejsce, tak? Więc jak na razie zapotrzebowania nie będzie. W Pobellandii mieszka ponad 3600 osób, więc coraz lepiej, coraz lepiej. Natomiast no zawsze może być jeszcze lepiej, tak? No i dobrze. I, i, I tu można też jakieś usługi, właśnie typu szkoła, nie szkoła. Co tam jeszcze by może było? Jakaś klinika na pewno się przyda. A tu bym ich podłączył. O. W ten sposób. Czy tu ich gdzieś łączyć jeszcze? Nie chcę naćkać tych skrzyżowań, nie wiadomo, ile, bo później to się na mnie zemści. Ale tutaj jakby zrobić. Czy to by miało sens, proszę państwa. Być może. Ale jak na razie. To mamy. Mamy coś takiego. I może wypuścić czas. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Proszę bardzo. What is it? no? Ależ normalnie poszły konie po betonie Patrzysz, wszystko. To normalnie się rzucili jak Reksio na szynkę. No, kawałek im dać ziemi e, pod zabudowę i już o. PNG me, me, Media. Ciekawe. No, ale ja w tym momencie widzę, że ludzie mi stąd odchodzą zamiast przybywać. E, cały czas produkujemy prąd z nadwyżką. Jak to tam idzie z budżetem? Mm. Aha, zjechałem z tym budżetem do 100%. Natomiast podciągnąłem wodę też na 100%. Bo to był mały problem. Tak czy inaczej, z czego wynika, czekajcie, z czego wynika taki mały eksport? Prawdopodobnie mamy zużycie większe i z tego to wynika, że mniej sprzedajemy. No tutaj jest komplet pracowników. Więc nie ma z tym większego problemu. Ależ głośno w tym mieście. Co ty pierdzielisz? Chłopie. Dobrze jest. No dobra, oni się tam rozbudowują, zabudowują. O, w ten sposób to wygląda, słuchajcie. No nie, nie jest źle. Nie jest źle. Nie, ja naprawdę muszę zerknąć w ustawieniu, bo to masakrycznie wygląda. No Nie podoba mi się to. Eee, no ale to będziemy się bawić później. Konkretnie to ja Jeżeli bym chciał komercję Komercja generuje mi hałas, tak? Kurczę, blade Teraz tak Najsensowniej byłoby ich ulokować tutaj I tak też zrobię No Tak też zrobię bo to jest dla mnie najsensowniejsze rozmieszczenie. A ci dlaczego się w ten sposób podzielili? No, mniejsze podatki za takie budynki będą. Moja przesyłka znowu się spóźnia. Aha, usługi pocztowe oni by chcieli. No, można byłoby. Czemu nie? Tylko gdzie by im to wciapciać? Yy, usługi pocztowe. Skrzynka pocztowa. No to widzimy. Tu jest urząd pocztowy. Zajmuje się lokalną pocztą. Okej. Okay. Hal zajmuje się lokalną pocztą przychodzącą i wychodzącą. Furgonetki i samochody pocztowe odbierają przesyłki ze skrzynek pocztowych w całym mieście. Obywatele mogą również yy, nadać przesyłkę bezpośrednio w urzędzie. A, czyli to tak by działało, tak? Yy, a ty generujesz coś. Aha, niskie yy, zagrożenie hałasem pojemność, na, yy, pojemność skrzynki na listy 500. Koszty utrzymania 45 tysięcy. 20 furgonetek pocztowych. Mhm. I czy mnie się by to opłacało, ile tam zarabiamy? jaj. Ja, ja, ja. Nie, to ja im na razie tych usług pocztowych nie zamierzam dawać, bo ja się chcę trochę nacieszyć tym skromnym, bo skromnym, ale jednak dochodem in plus. Więc, więc niech się bujają. A tymczasem. Ja się z Państwem żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa pa.